Syndicate has to answer for what they did. And this time, we're taking the fight to them. Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witamy was razem z Torgusem. Siemano. W kolejnym odcinku Saints Row The Third Remastered, tak? Dokładnie tak. Zobacz, od razu mieliśmy misję pod nosem. Zajebiście. Ciśniemy to, słuchajcie, bo mamy dobrą passę. Pies znowu chce wejść do pokoju. O Boże, zobacz jak cię kocha. Zaraz otworzę te drzwi, zobaczysz. Wczoraj mi tak, wczoraj, jak była ta burza, kiedy była burza? Wczoraj? Wczoraj. Tak, wczoraj. Mhm. Poszłam od razu do wanny po pracy, od razu. Mhm. No i zaczął grzmieć, nie? No, to co zrobił? Zrzucił się na klamkę, otworzył sobie drzwi, położył się na dywaniku przy mojej wannie i sobie wannie? Tak. Ja pikole. Ale patrz jaki ten, że potrafi sobie drzwi otwierać. Oczywiście. Zajebisty. Dlatego zawsze trzeba pamiętać, że drzwi wyjściowe muszą być zamknięte. Och. Uwierz mi, muszą być zamknięte. Się zdarzyło tak, że otworzył te... Oczywiście spierdzielił na klatkę. O ja pikole. On za wszystko potrafi ogarnąć. Jak ja jadę. Czekaj, dotrzyj do bazy Stag. Aha, mam tam wjechać? A oni będą zaraz tutaj napieprzać. Boże, bidula siedzi pod tym drzwiami. Uprowadź... Aha, musimy uprowadzić ten latający. Mam stąd wyjść, czy jak? Tak, bo dalej się nie da przejechać. Bo tu blokuje taka... no... blokada taka. Lecimy na pochybę tam? Do tego pionowzlotu, czy nie? Jezu, jaki finisher! Ja pierdziel. Ej, to zaraz wybuchnie, to jest taka butla. Ja pierdziel. Ja zaraz też zginę. Wiesz? Nie wiem, ja jakoś... ja też zginę. Teraz będziesz miała mieć... będziesz musiała mnie podnosić zaraz. Siadaj, siadaj. No możesz wsiąść, ty Franco. Aha, ja nie do tego wsiadam. A nie, bo dwa trzeba uprowadzić, Desełko. Ja biorę drugi. No bo są dwa i oni się... on się baguje. Ale patrz co ona robi w ogóle. Co oni robią w ogóle, bez kitu. Wsiadł, dobra. Ja wsiadłem. Jak tu się... do góry spacja, dobra. Lecisz? Nie, bo nie wiem jak. Dawaj Deseo! Nie wiem jak! My ci nie podpowiem. Nie wiem, wyszłam z tego samolotu. Nie wiem jak, przykro mi. Nie wiem jak mam się wznieść. A próbuj wszystkie przyciski. Ja ci zabijam ich z góry, bo ja strzelam z tego... Chciałam zwrócić na siebie uwagę agentów. A, lecisz już, tak? Tak. Już, znajdź bazę Stag, czyli lecimy gdzieś tam. Ale mam muzykę, ja pierdzielę. Aha, zmieniłem sobie tryb, nie? Czekaj, lecimy tutaj, do tego 200 metrów, nie? Aha, patrz, nie zauważyłam. Dobrze, 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 ja niszczę tutaj. Czyli tu na górę, tak? No na dachu, trzeba zniszczyć ich. No ja myszką, tak jak strzelasz normalnie z broni. Nie? Nie działa ci tak? To u mnie tak jak normalnie, wiesz, takiej zwykłej. Dobra, lecimy dalej, bo to wszystko zrobione. Tylko czekaj, bo ja nie mam znacznika. Jest teraz. 1000, jest jeden. Jeden tylko, no. No. Ja przyspieszam, zmieniam tryb. No to zmienię, bo ja nie umiem ten tryb latać. To jest fajne. Nie jest. Fajny jest. Nie jest. Wesprzyj konwój. O, jakie dzikie densy robię w powietrzu. Zaraz się rozpieprzę i będę... Za to jakie dzikie densy robisz. No. Dobra, czekaj, bo już jestem blisko. A jak tu się opadało? Kontrol? Tak. Dobra, niszczę te wszystkie... czołgi. O szkuźwa, nie ten przycisk. W ogóle nie daliśmy sobie umiejętności po ostatnim odcinku, wiesz, Dystełko? Bo dużo kasy pewnie zdobyliśmy. Czy ty tu w ogóle kogoś rozpieprzyłaś? No i gdzie teraz? Ej, ale leci do mnie. Ej, ale, aha, to 1000, nie? Tak, tak, ale poczekaj, bo tu leci do mnie szmaciarz. 1000, tak? Znaczy 900. Nie mogę patrzeć, 800. Jak on jest tak do tej szyby przy drzwiach. 700. Czekaj, gdzie jesteś? Tu, dobrze. Dawaj tu na lewo bardziej, nie? Dobrze lecisz. 500 metrów, tak? 500, 500, tak. Biedny piesiulek. Dobra. Aha, oni są pod mostem. Ciekaw jestem, jak ja mam tam strzelić. To trzeba się obniżyć bardzo. Jeszcze 3 punkty mi zostały. Nie mogę też to wycelować, no. Dobra. O, zniszczyłaś ładnie. Jeszcze tu jeden jakiś jest. No kurwa. O, trafiłaś, ładnie. Lecimy, 1000 coś, tak? Tak. O Jezu, daleko to jest. Idzie mój syn z pieskiem. No dobrze. Poszedł won. Bo tu latają też te inne. No, nie wiem, czy zauważyłeś. Tylko nie pomyl mnie z innym, wiesz. Tym latającym. Wszyscy. Spieprzamy stąd. Dotrzyj do Olega. Ale wciul daleko, 1800. Dobra, ja pierwszy tam dolecę nowym trybem. Dobrze. Znaczy tym trybem, nie? Ale zajebiste było to w ostatnim odcinku, że ty wzięłaś wszystkich na siebie, a ja doleciałem do misji. Super. Bo ja myślałam, że Wiolka ja też myślałem, że to nie dojść, ja też pierwsza. Tak myślałem, no. Że to musi osoba, która jakby zapraszała dojść, wiesz. Bo generalnie chodzi o tą osobę, którą trzeba od... towarzyszącą. Tak, tak. Mhm. Ja będę musiał tu wylądować. Dziękuję bardzo. A jest, dobra, jest duży plac. O nie! Pomóż Olegowi. Ja jeszcze mnie tam nie ma. Spoko, to są ze 4. To. Ale dużo ich tu jest. Jednak. No kurde, ale czemu oni są tacy mocni? To ty strzelasz? Tak. Ale ja nie mogę zniszczyć na przykład jednego takiego. Ma cały... O, teraz. Cały czas miał full HP. Co teraz? No jeszcze są... Jeszcze jeden punkcik został gdzieś. Nie zabity. A tu, przy tym Olegu. Poszło. Jeszcze widzę gdzieś latający. Tu jest. A jeszcze są 2 tam. O Boże, no... Ej, bo zaraz zginę. Air convoy Delta Delta 1 entering Steelport airspace. Have to run, Oleg. You got the cleanup? Yes. Thank you for the help. So you're already Jezu, there, right? Czasówka. No to tylko nadzieja w tobie. Lecę. Bo ja tym trybem tego nie ogarnę. Ja pierdzielę. Przechwyć samolot rozpoznawczy. No ale dużo tego czasu jest chyba, więc okej. Ale strasznie długa ta misja. Lecisz ze mną? No lecę, lecę, tylko normalnym trybem. Okej, okej, okej. Mam 1800 metrów. Ja mam 1200. Ale jak mam przechwycić? Mam tam wylądować, czy o co chodzi? I tam pozajumować tych... Nie wiem, o co chodzi. Aha, zniszcz! O Boże! O kuźwa. My mamy go zniszczyć, ten samolot? Nie, na razie te takie boboczne. No A już doleciałaś? No, jestem. Teraz jest niż samolot. Tak? No pokazuje mi tak jakby znacznik samolot. Tak. Ten samolot trzeba. No ale nie trafiam w niego, no. Nie no, trafiam. Okay. Jezus. On w ogóle w ciebie praktycznie zaraz... tak blisko ciebie wyglądało, jakby on leciał. No był bliziutko. Poszło chyba. Chyba tak. I'm Joshua Burke. Hey. On TV I play Nightblade, an exceptionally good looking but misunderstood vampire. To keep the world safe. The men and women of Stag put their lives on the line every day. Jakaś reklama chyba. Against gang violence. Want to be a real world hero? Aha, oni będą werbować do tego Stag. I know I have. Yes. Boż. Nightblade's the face of Stag. Why don't you just put someone in a fucking deer suit? Hearts and minds will win the war, my dear. Shock and awe wins war, Senator. Authorize the Daedalus and this will all be over. Absolutely not. That kid's gonna get himself killed. Well, you ensure Josh Burke's safety, or I'll find someone who can. Understand? Yes, ma'am. Okej. Jedziemy. Szacunek zajebisty. Lecimy oczywiście. Na razie te misje... Pamiętam, początkowe misje były dramatyczne. Pamiętam. W naszym wykonaniu. Pamiętasz, ile my, jak my się męczyliśmy? A teraz idzie nam to po prostu. Ale i tak, nie potrafię ogarnąć tego, że ludzie mają po 8-9 odcinków, z tego po 30 minut, a my będziemy mieli 20. A my mamy 40 parę procent przy 10 odcinku. To jest chore. To jest chore. Dobra, misja. Co byś wolała? Poczekaj, na żywo. Może jakby jakieś ulepszenia może bym sobie zrobiła. To chodź na koniec odcinka. Teraz? No dobra. Kupię se, no. Niech ci będzie ulepszenia. Boże, ale wczoraj mam. Ona pewno chce. Zdrowie. To ja sobie wezmę zdrowie, regeneracja. Nie będę tak ginął. Aha, bo tu już mam poblokowane niektóre. Jezu, ile to mi zabrało ten. Kasy. No to se ulepszyłem. A daj ta spokój. Ja już mnie nie stać na nic, nie? Czekaj, zdrowie teraz. Aha, na to mnie nie stać. To mnie też nie stać. Dobra, ale walka. Ożywiam szybciej sojuszników. Dobra, mi starczy. Biorę misję. Czekaj. No Boże! To kliknij, a już będę leciał. No nie dam. A ty sobie ulepszaj tam. Hey, how's the Decker plan coming along? You can't rush these things. Running in and shooting won't work on Matt Miller and the Deckers. It doesn't have to be perfect, just something to get started with. Well, the plan's almost complete, so I'll wait for that. Kinsey... Siadasz, czy nie? Siadam już. What's not good? Come to Smiling Jacks. Kinsey, what's going on? Ty tak od dupki strony wsiadasz, czy nie? Sama ona nie potrafi słuchać. Jezus Maria. Patrz, ona sama idzie. No bo jest miejsce tam na drugą osobę. O, dobra. Jezu, trzymaj kciuki, żebym się nie spieprzył temu. Pokażę ci jak się... No pokaż, no właśnie, pokażę ci. Patrz. No, patrz, jakie wygibasy. Pięknie. I zaraz jeb. Udaj się do uśmiechniętego Jacka. Boże, czuję jakąś masakrę, jak słyszę takie misje. Uśmiechnięty Jack. No, tak to musi być jakaś poryta. Tak, to musi pamiętasz być... tą włóczką? Tak, to musi być jakaś poryta akcja na pewno z taką nazwą. Uśmiechniętego Jacka. Dobra, dopiero 13 minutek. Gdzie to jest? Jeszcze dalej, nie? Czy już tu mogę parkować gdzieś? Lądować. No i teraz jak wychodzisz z tego trybu? Też shift. Aha, ja, no, ten sam shift, przycisk. No, rozumiem. Tak, tak, ten sam przycisk, którym się jakby to wiesz. No muszę tu na środku się opuścić. No ale. W dół. W dół! Jest! Ja co ona robi? Wyskoczyłaś? No ale ze spadochronem. A okej, a mi się udało tylko akurat wylądować. Pytanie, jak ja zaskoczę z tego budynku? Poczekaj, dobra, ja wylądowałem. Nie, ja mnie zabijesz na pewno. Nie, bo ja już... No. Nie! Czemu to zrobiłaś, bym cię przeteleportował? Ale o, dobra. Już. A jak zaraz zaczniesz misję nieżywa? Tris. Tris. O, dawno jej nie było. Jezu, co? Co to za taki pasy? O Boże. Co to było? And please call me. Jezu. Very well. Hilvayn, there are some who claim you're a criminal. No, Jane, my dear. To co, świętość grzeczników? Saints of or... Aha, święci o... Że święci albo grzecznicy. Dobra, święci albo grzecznicy. Miałam off, przeczytałam. We get it. Where are they? No idea. They're broadcasting from an undisclosed location. We'll fucking disclose it. I might be able to triangulate where they're shooting if you go to the broadcast towers. We're on it. Okej. A tu ci chyba normalna misja jednak. A ty ci... A nie... Jezu, czasówka znów! Nie. Co ja jadę pierwsza? Ale czego ja nie mogę wsiąść? No zobacz, jak on się śpieszy, nie? Naprawdę. Jedź. No ale to jest tylko 400 metrów. No ale to pewnie na całą misję jest ta czasówka, wiesz? Tak obstawiam. Tu? No, jedź. Jedź. Dobrze, bo ty w porcie jesteś teraz, tak jak ja wtedy jechałem. Jedź i tu w lewo. W lewo, tak. A i do tego się przesiadamy. Wysiadamy. Wsiadaj pierwszy. Dobrze. Wszyscy wsiedli? Tak. Ale gdzie ja mam lecieć, bo nie ma znacznika żadnego. No, ale tu nie ma trybu żadnego. Tu nie ma trybu, zmień tryb. Dobra, to jest tylko 700 metrów, to jest rzut beretą. Jest lotnisko, widzę je. Znaczy, no takie, no, miejsce do wylądowania. A mam tam wylądować, tak? Myślę, że tak. No to pozdro. Z moim lądowaniem, no jak przed chwilą widziałaś, to jest... Proszę cię. No. Musisz. Cicho, weź, bo się stresuje. Ustaw się. Ej, coś we mnie ładnie strzela? Ustaw się. Coś ładnie mnie napieprza, czy mi się wydaje? Ląduj. Zobacz, jak pięknie ładnie to zrobiłaś. No po prostu rewelacja. Perfekto. Zamontuj na bajkę. Ale czekaj, bo mówię, no strzelają glinę, tak? A nie, to jakiś Franca. Zamontuj ten nadajnik, a ja ich zabijam. Aha, ty masz tutaj jakieś, czy co? Muszę tutaj to, musisz ją odciągnąć uwagę, bo ja tutaj coś kombinuję. A oni cię strzelają, wsiądź tak? Wsiądź do helikoptera. A, już wracamy, tak? Tak. Okej. Znowu mam ja kierować? Tak. Ale jest ta Shaundi. Wsiadła ona, czy nie? Nie. Ej, no nie wsiadła ona. Trudno. Zaraz będzie wróć po sojusznika, nie? No może jej tu nie ma. Mamy mało czasu. No to lecę. Jak będzie wróć po sojusznika... No i dziękuję. Mówiłem? No kuźwa, Deseo. No co? No kazałaś mi lecieć. No ona jest nienormalna. I ona jest. Jezu, teraz tu nie wyląduje. Ląduj. Przywróć życie ziomalowi, no dostanę szału. Jezu! Gdzie ona jest? Ej, ja nie widzę. A tu jest. Dobra, weź ją wskrześ, a ja tu jej zabijam. Nie, no nie zrobimy tego w tej czasówce. Chodź ty tu, szlaufo, nie meta. Idzie ona za tobą, no gdzie ona jest? No szła za mną, kurde. No co za... No patrz, ona robi slow-mo. Nie, no to jest nienormalne! Boże, wlazła na gadła! Jezus Maria! Jak my przegramy tą misję, to przez tą sukę. Jezu, jaka Franca! Nie myta! A tak ją lubiłem, już jej nie lubię. Shaundi. Shaundi. Dobra, kolejny ten. Uważaj, żebym ja się nie rozbił. Widzisz ten billboard? Powiem ci, zajebiście by było mieszkać tak naprzeciwko niego z oknami na ten billboard. No nie? Jezu, czemu ja tak wysoko jestem? I tu też ktoś będzie nas strzelał. Bo dostanę szału. Nie no, perfekcyjnie to robię. Tak wyskoczyło. Co tu się dzieje? A jak mam tam, przepraszam bardzo, iść? Tam, gdzie oni są chyba. Tam są schody. Widzisz? Tam, gdzie w nich strzelam. O, dokładnie. I co, oczywiście muszę ja tam kuźwa iść. Ja już biegnę za tobą. Współczuję tylko tej lasce, nie? No, ciekawa jest. Jak ona teraz poradzi. Wróci do... No nie, za chwilę porzucisz! Miałaś to przez chwilę? Tak. Nie no, dostanę szału. O, dobra. Mam... jest okej. Gdzie ona jest? Nie wiem, gdzie ona jest, ale już nie mam tego wskaźnika. Ja też nie mam, ale no... Popieprzona jest ta misja przez to gówno. Montujesz? Jeszcze tam nie dotarłam. Aha, to jest bardzo wysoko. O Boż. Musisz być cały czas blisko tej pizdy, bo inaczej nam będzie... Wiem, misję będzie nam tam sabotować. To jeszcze jest wyżej? Dobra, już jestem na samej górze. Okay. Tylko chwilę to musi potrwać, żebym nigdy we mnie nie strzelał. No idę tam po cię. Dobra, jest spoko, jest tam dużo ludzi? Kościa, no. A. A, no to wsiąść do helikoptera, to po co ja tam przylazłam? To wracamy. Zginęłam. Jak zginęłaś? Ja pierdzielę! Zobacz, ja jestem, prawie na samym dole. Szybciutko. Aha, no to ja nie wiem, czy ja zdążę. Na samym dole, jak się wchodziło na po TTT. Widzę, chyba zdążę. Po prostu spadłam. Zdążę, zeskoczę tu, trudno. Może byś sam, kurwa, nie zginął. No nie, nie było aż tak wysoko, spokojnie. Ale czemu ja dalej spadam? No nie wierzę. O co chodzi? Czemu ja nie mów, że ci się zbadżyło jak wtedy. No, ale dobra, no jestem. A nie, widzę, nie, stoisz normalnie. Gdzie ona jest? Nie wiem, jak wsiądziemy, mam nadzieję, że ten. Tylko wsiadłaś pierwsza, to ty prowadzisz. O nie, to nie, wychodzę, czekaj, chodź teraz. Czekaj, to muszę wyjść. No poczekaj. No teraz. No ale pospiesz się. Wsiadła. Jezus Maria, 9 minut. Jak my to przegramy, to będziemy powtarzać od nowa. Jeszcze. A no widzę, tu na dół, tak? Na szczęście. Zbliż się do wozu transmisyjnego. Już. Ha, bo on tam na dole, dobra. A co ty strzelasz? Ja nie strzelam, strzelają. To ona strzela. Aha, to oni. A to ta Shaundi, tak? Jest, wyceluj wóz! Ale co masz ja nie mam nic, żadnego celowania ja nie mam. Ja mam całą piąstkę. Wydaje mi się, że tym laserem musisz wycelować. No ale to ja celuję tym laserem? No ja nie! Ja nic nie mogę, ja mam tylko pięść. Żadnym... Ja nie rozumiem. Wypadłam. Dlaczego wypadłaś? No bo chciałam wszystkie przyciski i dupa. Ale czekaj. Czekaj, ładuje mi. Może ja muszę go dogonić. Nie. Kurde, uciekł. Nie, ładuje mi, bo spoko, ja tym promieniem faktycznie. No jest, ale tym promieniem ja nie steruję, tylko jakby on się sam rusza i ja muszę kierować po prostu tylko helikopterem. Ja jestem przy tym aucie, nie wiem, czy ty mnie widzisz w ogóle. No widzę cię, ale zaraz naładuję cała. Poszło. Udaj się na rozmowę. No, czekaj, to ja ci tu wyląduję. No to wyląduj mi, tutaj gdzieś będzie ci lepiej. Siadaj. Gdzie ty jesteś? No tu obok. Obok siebie. Dobra, no. Dawaj szybko, bo mi wy... Aha, Shaundi wylazła i wsiadła, dobra. Całe szczęście. Bo chciałam każdym przyciskiem spróbować strzelać, a oczywiście zapomniałam, że... Dobra, 8 minut. Damy radę, Ale jaka współpraca, patrz, tu spadasz, ja cię wstrzeszam, nagle tu i nagle... No pięknie. Podbijam tu do ciebie, nie? Od zawsze wiem. No w sumie kto pierwszy napisał? Ja chyba napisałem do ciebie pierwszy, nie? Żeby nagrać custom. Wiesz jak to świeża krew się pojawiła? Czekaj, mam tu wylądować na tym dachu. Czekaj. I co, wychodzimy, wejdź do budynku. Jezu, kto tak dre... Ja, bo ja nie potrafię wytrzymać, aż wylądujesz i ja wyskakuję. A, wiem! Okej. Taka niecierpliwa. Kuźwa. Dobra, nie, biegniemy na pokój, 7 minut. Ja nie zabijam nawet, ja po prostu biegnę. 7 minut. Gdzie ta rozmowa? Winda? Aha, zabić trzeba teraz. Nasz plan poszedł w łeb, pominąć, nie? Wszyscy? Nie no, ile ich tu wyszło jeszcze z tej windy. Jezus. Ja zaraz pójdę. Ja cię podniosę, ja mam tu. A ty masz jakieś działko? Jezu, co ten koleś robi? Jakieś nienormalne to było. Ej, no zaraz to ja zginę. To on robi. Nie, no jeszcze beznadziejną broń wziąłem. It's my town. Ile tego jeszcze? Bo czas nam ucieka, no. To jej dobra, poszło, porozmawiaj z Jane. Gdzie ona jest? Jaka Jane? Tam jest, dobra, gadaj z nią. Kopę lat. Wsiąść do helikoptera, Boże, wracamy. 6 minut. Ja mam nadzieję, że się nikt nie zbawi. No nie, nie chcę tego powtarzać. Nie wiem, co ty z nim tam robisz, ale to nie wiem. Czekam, aż wsiądziesz pierwszy. Dobrze, dobrze, dobrze. Weź tam tych, co nas strzelają, zabij chłopę. No ale czekamy na Shaundi, tak? I na tą laskę, tą Jane? No, czy ta Jane nie wsiada? Nie, no chyba nie. Złap Hilvayna, dobra, lecimy. Jak będę mieć, że ta laska nie wsiadła, to dostanę szału. Nie, no już by było chyba, okay. Wiesz. Ale to jest tu blisko, dobra. Złap Hilvayna, jak ja mam go złapać? Wylądować przed nim? Właśnie nie wiem. Ale znik... A, dobra. Koniec? Mam nadzieję. Oby, oby. Ej, to duży zapas, mieliśmy 5 minut. Gotcha. Ja pierdzielę, mieliśmy go już na muszce. Jakby ktoś zawładnął naszym tym helikopterem? Nie wiem. Czy faktycznie on tak zlamił? You all right? I had him. I know. It's not your fault. No, coś tak dziwnego. Tak jakby ktoś świeży. Tak, przejął stery. Cheers. Jakieś hakowanie, coś ten desen, nie? Coś tędy. O Boziu, 26 minut, ciśniemy tak, dalej. Tak, oczywiście. Ej, dobrze nam idzie, słuchaj, dobrze nam idzie. Nie zapeszam. Może skończymy dzisiaj tą grę. Jezu, ale naprawdę jest nienormalne, że i ludzie mają po 20, no, po 9 odcinków. Bardzo mnie to intryguje, ale to tak mnie Max to intryguje, nie mogę po prostu. Dobra, tego. Nauka komputera, no, bierzemy. Znowu Tris. O kuźwa, 3600, ja pierdolę. Kinsey, where you at? Why do you need to know? After that shopper thing, I'd like to get those fucking deckers. If it gets us to the deckers, busy is good. It does. All right, then what's next? Mam zajebiste stare stylowe auto, bardzo. No właśnie widziałam, ja je pominąłem. What's the problem? You afraid I won't like the plan? Jakiś staruszek chce odzyskać swoje auto. O Boże, policja. Staruszek, ale się bić chciał. No właśnie widziałem. Wow. Nie chciał dać, wiesz, za wygraną. Ale wolna. No właśnie dlatego nie brałem tego starocia. No ścigacza nie było. No nie było. Boże, cały czas policja mnie goni. Będziemy się uczyć hakować. Boże, tak daleko to jest. No naprawdę, mówię ci. Druga część miasta jakby. Masakra, będziemy jechać tam 5 lat. Ja myślę, że ludzie, którzy nagrywają to w 9 odcinków, na pewno nie pokazują takich. No dobrze, ale nadal i tak uważam, że nie jest to tego jeżdżenia na tyle, żeby wyszło komuś 9 czy 10 odcinków. No w sumie tak. Nie wiem, dziwne to. No ale według mnie to wszystko są główne misje, no bo ja tu nie wybieram żadnych poboczek. Cały czas mamy cutscenki poza tym teraz, nie? No i procenty nam rosną. Daleko jesteś za mną? Jesteś od nauki. No widzę twój wskaźnik, mam 2000 metrów. Okej. Okay. Dobrze, to ta autostrada to... O Jezu, co te auta robią przede mną, to jest hit. One tak dziwnie czasem się zachowują, że jadę, jadą prosto i nagle mi skręcają przed samym, wiesz, przed samą maską. Jak tam co? Podaj się do Kielis, znowu do Tris. Ty już gdzieś tam skręciłeś, widzę. Tak, tak, zjechałem już z autostrady. Ale nadal mam 800 metrów, to jeszcze nie jest tak blisko. No to lepiej dojedź, bo ja spadłam. O Boże, nie mów. Nie wierzę w to. To już drugi raz zginęłaś... Nie, no musisz tam dojechać. Nie, nie zginęłam. Ale nie chcąc. Nie, nie zginęłam, spokojnie. Okej, okej, okej. Przypieprzyło we mnie auto. Płyniecie do... I wypadłaś do brzegu? Aż automatycznie pewnie się pojawisz przy brzegu. Tak, tak, tak? Okej, dobra. Mhm. No to teraz tylko zdane się na ciebie. Dawaj to, dawaj ten motor. Dawaj ten motor. No, takie ścigacze to jest hit. Dobra. Se pojeździłam. No, nacieszyłaś się. You can hit the light. It's homie. I don't see a... Co on zrobił? Sleep is forbidden. To była ta Viola? Nie wiem, będzie może marszczuł kapucynka do tego zdjęcia. Nadajemy się do tej gry, serio. Ona takimi zabawkami się bawi? Chyba tak. And Stag's got one. Thanks for the tip, Agent Kensington. Ah, damn it! Wait, that punk kid is Matt? That punk kid is the cyber god who just crashed your helicopter. Cheers. These people are probably halfway to the computer by now. Ej, powiem ci, że się wciągnąłem, jak tak nam tak jak dobrze zaczynają, idzie. Wiesz, jak jest tyle tych cutscenek, to się wciągnęłam. Tak, no. Nie ma przynajmniej takich główien jak z tym tygrysem, nie? Siadasz pierwsza, to jedź. O Boże, dlaczego jest alarm? What? No ale nie wsiadł! Yes. No i co, będzie tak cały czas piszczeć tam? Ale ja nie mam żadnego alarmu, więc... Ja mam cały czas słyszę alarm. Jakby, że wyszliśmy do auta i taki alarm, wiesz. Boże, cały czas to słyszę, wiesz? No ja muzykę jakąś beznadziejną. Pozdro, że to jest znowu teraz dwa kilosy w drugą stronę z powrotem, nie? O, wyłączył się ten alarm. Pamiętam dokładnie tą drogę. Robiliśmy to pieprzone tub zadania. Tak, to niszczyliśmy te auta, tak? Tak, te czołgi. Czołgi, tak. Poznaję. No ja też. Tej ścieżki nie da się zapomnieć. To chyba była najgorsza misja. To była najgorsza misja chyba w tej grze. Tak. Nie, no może tak w sumie. Bo no nie, najwięcej to mnie zirytował bardzo. Znaczy, w Tygrysie nie wiedzieliśmy, o co chodzi do końca, a tam wiedzieliśmy i pomimo tego przegrywaliśmy tą misję. No znowu mam satisfaction i znowu będę mieć prawa, ja pierdzielę. Dobra, ja pierdzielę. Mów, żeby nie było słuchać tej muzyki, no. Satisfaction! Push me, and then just touch me, so I can get my satisfaction! Ale właśnie te auta, właśnie ten, który mi teraz wjechał, one zajeżdżają i ja spadam tu w dół. Bo to takie śmieciary to są chyba, czy coś, tak? Tak, one czyszczą drogę. Yes! Deseo! Bo normalnie mi wszystko stanęło! To chyba dobrze. No nie wiem, czy w takiej sytuacji to dobrze. W każdej, Mariusz, w każdej. W każdej. O, tu w dół, w dół. Dobrze, chyba musiałam pominąć auta. No tylko krzyczałem, bo myślałem, że chciałaś jechać prosto. Brawo! Nie, musiałam troszkę wycofać. Uważaj, bo to jest śmieciara. Prawo! Jakie prawo jak lewo? A lewo, przepraszam. Mój Boże! Jak kobieta, nie? Że myli kierunki. Nie, to faceci mylą kierunki. A, okej, dobra. Niech ci będzie. No ale naprawdę, kobiety nie mylą kierunków. Lewo! Faceci. Dobra, wysiadamy, rozumiem. Rzucam granat. Fajnie, dziękuję ci bardzo. Ale jeszcze go nie rzuciłem, to nie byłem ja. Nie. No to jak inaczej. Możesz mnie podnosić w sumie za życia. Możesz mnie za życia. Za życia proszę mnie podnosić. Za życia możesz mnie podnosić. Nie no, żyjesz. Masz full HP u mnie, hello. No nie, u mnie nie. Ja pierdzielę, nie mam żadnego granatu. Ja mam jeden. Dobra, lecę z bazuki. Oczyść, zaraz zginę. Ej, słaba jest ta broń, bo strasznie długo strzelam i oni nie giną. Nie rozumiem tego, a bo oni są jacyś mocni. A bo ja mam słabą broń. W ogóle my tych broni ulepszaliśmy za tą kasę, wiesz o tym? To wszystko w nowym odcinku, poza nagraniem dupa jazio. Dupa jazio, tak. Jezu, ile ich tu jest. Nie wiem, na górę? Nie, już oni są mocni. Już jakaś staruszka to była. Oczyść hol. Wysiedli z windy znowu na dole. Nie no, beznadziejna jest ta broń. Zmieniam to. A to jest shotgun, nie wiem czy to będzie lepsze. Jezu, on się tego nie przeładował, serio. Kolejnie. Poszli wąt. Nie no, ta też jest beznadziejna. Dobra, jest. Dostań się do garażu. Chodź. Do windy. Przeteleportował cię? Mhm. Ukradnij czołg! O Boże, będziemy czołgiem sterować! Chcesz desełko? Jak mi tego się wsiada? Dobra, wsiadłem. Aha, jestem na górze, na działku. Nie, on nie wsiadł. No to co mam zrobić, żeby wsiadł? Nie wiem, jedź! Jedź, wyjeżdżaj stąd. Mam zajebiste działko. Chyba wsiadła, ale z tobą do środka, nie wiem. Rozumiem, że jak jesteśmy czołgiem, to mamy dużą wytrzymałość, nie? Naszego. Mam nadzieję. Boże, policja nas jeszcze goni. Bo ty nie możesz strzelać w ogóle, tak? Ty tylko jedziesz. Uszkodź koła ciężarówki. Aha. Czyli, że porażka. Czemu? Aha! Żeby zniszczyć opony wozu, muszę używać innej broni, bo tamtą rozpieprzyłem cały ten. Rozumiem. Dobra, dawaj jeszcze raz. Czyli nie mogę używać tego lasera, tylko ten. Dobra. No w sumie na logikę, nie? Jezu, poczekaj, bo ja nie jestem na działku! Jestem za czołgiem. No to wsiadaj! No poczekaj, bo ta Franca niemyta nie chce wejść. Policjanta mam na tym na... Ej, ale on nie chce wejść. No wejdź! Nie da się, jedź. Wydaje mi się, że usiadł... teraz. Ale usiadł na działku ten koleś, rozumiesz? I ja nie mogę chyba wsiąść. Chociaż tam jest miejsce na dwa. No dawaj! No nie mogę. Wciskam, nie da się. No to on w ogóle nie reaguje. Też nie. W ogóle nie mogę wejść. O, teraz. Jak ty wysiadłaś, to ja mogę nagle. No ale ja nie chcę być na działku, bo... Ale ja też... Tak, czyli tutaj jakby... Czego ja mam używać? Nie tego właśnie, drugiej broni. Ale jakiej? No tej takiej maszynowej. Nie mam żadnej innej, mam tylko to. Nie, to ja miałem tą drugą jeszcze. Ja mam tylko to do wyboru. Drugim przyciskiem myszy ja to robiłem. Drugim przyciskiem myszy mogę sobie tylko przybliżyć, znaczy myszy. No to widzisz to. Dobra, wymień się, zamień się. Wysiadaj. Nie, ty nie strzelaj w to. No, siadaj. Siadaj pierwsza, będziesz jechać. Ona ma po prostu ruchy zajebiste. I to jest tylko na dwie osoby miejsce. Dobra, no jedź za tym. Tylko blisko tego podjeść, bo ja mógł te opony strzelać. No, szybciej się nie da. No ja tym strzelałam, co ty strzelasz? Ej, poczekaj, bo ja teraz nie mogę... Kto to strzelił teraz? Bo to nie ja. Czyli ja nie mogę strzelać. Ty możesz, ja nie mogę. Ale ja teraz już tego nie rozumiem, bo teraz też nie miałem tej broni. Tej drugiej. Znowu siedzi ten koleś w tym aucie. To już to. Aha, ja wsiadłem i będę kierować. Chciał z dodatkowej broni, poczekaj. Ty strzelasz teraz? Poczekaj, nie strzelaj. No to ja mam taką. Jak jedziesz, to jest taka, no, taka zwykła. No dobra, to ja. To kto ma strzelać? Ja. Chyba ja. Moim zdaniem... Ale okej. No tym laserem jak ja strzelałem, to zniszczyliśmy. Kuźwa, za chwilę porzucisz jednego ze swoich zwolenników. Dobra, jedzie. To jest nienormalne. Poczekaj, na razie ja spróbuję i zobaczymy, dobra? Tylko ja podjadę tak blisko, blisko. Jest, widzisz? Dwie opony już poszły. Widzisz? Już mam tylko dwa znaczniki. To rób to. Ale czekaj, żebym ja go nie zajmował. Kurde, nie widzę tej opony po tamtej stronie. No ale nie mogę sobie celować, nie? Dobra. Jest. Jeszcze jedna opona. Widzisz? Ta z tej prawej strony. No kurde, nie mogę sobie nią celnąć. Jest. Poszło! No to ładnie. Myślałem, że znowu będzie jakaś masakra z tą misją, nie? Bo już tak się zapowiadało. Ale jeżeli mam być szczera, gra bardzo często jest nieintuicyjna, mam takie wrażenie. Tak, tak. No i bugi też są tutaj niestety. Dobra, poszło. Oczekiwanie na Torgusa. Szacunek. No bo ja wiesz, się szczycę tym, że tu szacuneczek pada na ekranie. Słuchaj, mamy 41 minut. No to myślę, że trzeba było kończyć. Kończymy. Myślę, że tak. Zobaczmy zapis. Ile zobaczmy zapis. Właśnie. To jest odwieczne pytanie na koniec. Ile? Uwaga. 46 tylko. Lipa. I 3% ja nam poskoczyły. Ja po prostu nie ogarniam. Ja po prostu, słuchajcie... Ale prawie pół gry przeszliśmy w 11 odcinkach, bo to jest 11. Nasza miejscowa? Domek? Tak, no. Mhm. A co byś chciała? Jeszcze sobie jakieś umiejętności dać? Dokoptowali trochę minut i może byśmy... ulepszyli broń? Te naboje, granaty pokupowali. No to czekaj, musimy znaleźć jakieś auto. My jesteśmy w jakichś dokach, więc raczej no tu auta nie znajdziemy. Przycisk zajebiozy. Zjawił mi się na ekranie. Czekaj, no muszę... Aha, jeszcze w złą stronę biegnę, zamiast w stronę ulicy. Gdzie tu jest wyjście na ulicę? Tu, gdzie ja jestem. Tak? Ale masz tam auto? No nie, ale zaraz wyjdę. To pewnie, ja sobie zaznaczę na mapie. Widzę, widzę. Widzę ulicę, widziałem tam autka. Ciężarówka jest. Stoi. O, jedziemy autem ciężarowym? Nie, olać. Czekaj, ja muszę na mapie wybrać, gdzie tu jest jakiś... O, jest tu z bronią. Twój przyjaciel Gnat. Zaznaczyłem sobie na mapce. A masz tam auto? No już jestem na ulicy. Czekaj. No to czekaj, to ja pójdę do ciebie. Jest, jest auto. Czekaj, idę do ciebie. I to nawet takie zajebiste. To mnie poprowadzisz, gdzie to jest. Gdzie ty jesteś? Bo tobie na mapie się nie pokazało. No nie. Tu jestem w tym aucie. Gdzie? Tu. O, to jest to autko, które ja lubię. Zajebiste? Znaczy, no bo ja lubię, bo przypominam moje poprzednie. A, te twoje. No. Mhm. Mówiłaś, no tak. Czekaj. O, ty Franco. Akurat sobie arsenał ładnie ogarniemy przed następnymi nagrywkami. Kurde, no Franco. Już to auto nie wygląda tak ładnie. No wiem. Czekaj, gdzie to jest? Tu jest. Tu. O, tu. Dobra, ja chcę sobie ulepszyć. Ulepsz broń. Tylko którą? Na przykład tą. Poziom 3 sobie zrobię. No 10 000 aż kosztowało ulepszenie. Tutaj kupię poziom 2. Okej, poziom 3 poszło. No i teraz już tylko amunicję chciałbym. Dobra, i teraz ulepsz broń. Chciała. Koktajl młotowa jeszcze sobie możesz kupić, wiesz? Nie tylko granatę. Papier. Do bazuki, do wszystkiego kupiłem, ale mało mamy kasy na to. Nie ulepszymy tak wszystkiego, super. Dobra, ja mam wszystko na fulla. Chyba ja też mam wszystko na fulla. Nie no, za 2000 to ja nic nie kupię więcej, więc to by było na tyle. Więc jak tam kupujesz, to możemy tam kończyć. No, pokupowałam. No to żegnaj się, bo ty się witałaś. Moi drodzy, bardzo wam dziękujemy za to, że byliście z nami. No i kochani, do usłyszenia w następnym odcinku za tydzień. Pa, pa. Pa, pa.